Czego uczy mnie Biblia w Ewangelii według Łukasza w rozdziale 23, w wersetach od 26 do 38? Gdy go prowadzili, pochwycili niejakiego Szymona Cyrenejczyka, idącego z pola, włożyli na niego krzyż, aby niósł za Jezusem. Szło za nim wielkie mnóstwo ludu, w tym kobiet, które go opłakiwały i lamentowały nad nim. Zwrócił się do nich Jezus: Córki jerozolimskie, nie płaczcie nade mną, płaczcie nad sobą i nad swoimi dziećmi. Nadchodzą dni, kiedy będą mówić: Błogosławione niepłodne i łona, które nie rodziły, i piersi, które nie karmiły. Wtedy zaczną mówić górom: Spadnijcie na nas, a pagórkom: Skryjcie nas. Jeśli dzieje się to na zielonym drzewie, to co stanie się na suchym? Prowadzono też innych dwóch przestępców, aby razem z nim zostali straceni. Gdy przyszli na miejsce, zwane miejscem czaszek, tam go ukrzyżowali i przestępców, jednego po prawej, a drugiego po lewej. Jezus powiedział: Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. Rozdzielając jego szaty, rzucali o nie losy. Lud stał, przypatrując się. Przywódcy naśmiewali się z niego. Innych ratował, niech ratuje samego siebie, jeśli on jest Chrystusem, wybranym Boga. Naśmiewali się też z niego żołnierze, podchodząc i podając mu ocet. Mówili: Jeśli ty jesteś królem Żydów, ratuj samego siebie. Był też napis nad nim z liter greckich, łacińskich i hebrajskich: Ten jest królem Żydów. W tłumie, który wiódł Pana drogą prowadzącą na sąd, były serca, które miały dla Niego wiele sympatii. Czy była to jednak szczera wiara, czy jedynie uczucie? Kto naśladuje Pana jedynie pod wpływem jakichś uczuć, ten prędzej czy później ustanie w drodze. Jedynie wiara, którą poprzedza szczera pokuta, wytrzyma czas próby. Pan Jezus był zielonym drzewem. Zaangażował dla sprawy Bożej wszystkie swoje siły. Naród był drzewem suchym, bez życia i owocu dla Boga. Podczas zajęcia Jerozolimy, 40 lat później, wypełniły się słowa Pana o córkach jerozolimskich. Żadne z cierpień nie było oszczędzone mężowi boleści. Będąc tematem przyśpiewek pijaków, został zaliczony do bezbożnych i wśród bezbożnych wyznaczono mu grób. Bóg wysłuchał prośby swojego syna, werset 34, i jeszcze raz podarował temu narodowi czas łaski. Dlatego słyszymy Piotra mówiącego: A teraz, bracia, wiem, że w nieświadomości działaliście, jak i wasi przełożeni. Bóg zaś wypełnił w ten sposób to, co zapowiedział przez usta wszystkich proroków, że Jego Chrystus cierpieć będzie. Przeto upamiętajcie i nawróćcie się, aby były zgładzone grzechy wasze. Czytamy w Dziejach Apostolskich, 3 rozdziale, od 17 do 19 wersetu. Czy zdajemy sobie sprawę z tego,
że jeśli by Pan wyratował się w czasie wyzywających drwin ludu, jego przywódców i żołnierzy, nikt, ani ty, ani ja, nie mógłby zostać zbawiony. Czy dostatecznie dziękujemy mu za ten czyn niezmierzonej miłości?